18 lipca na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem nadinspektor Heleny Michalak, zastępcy komendanta głównego policji. Uroczystość honorowym patronatem objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Uczestników uroczystego apelu powitał inspektor Robert Strzelecki, pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Szanowni Państwo, w tym roku mija 98. rocznica powstania polskiej policji. Spotykamy się tutaj w Oświęcimiu, by uczcić kolejny rok naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa w Małopolsce. Ważnym, tradycyjnym punktem uroczystości było wręczenie policjantom odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wraz z nadinspektor Heleną Michalak i inspektorem Robertem Strzeleckim odznaczyli złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę policjantów z Małopolskiego Garnizonu Policji. List do uczestników uroczystości skierowała premier Beata Szydło. Odczytano również list od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Życzenia małopolskim policjantom złożyła nadinspektor Helena Michalak, zastępca komendanta głównego policji, jak również starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, współgospodarz obchodów w Oświęcimiu. Samorządowcy z powiatu oświęcimskiego wspierają policjantów na co dzień. Z okazji święta starosta Zbigniew Starzec na ręce inspektora Roberta Chowańca, komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu, w imieniu Rady Powiatu przekazał też symboliczny czek w wysokości 90 000 zł. Dzięki tym środkom oświęcimska policja zyska nowy radiowóz. Druga połowa zakupu zostanie sfinansowana z funduszy policji. Służy od 91 roku. W policji w Oświęcimiu od 20 lat. Zaczynałem też tutaj początkowo, później służyłem w Bielsku-Białej. Jestem dumny, że mogę kierować tą jednostką, są to bardzo doświadczeni ludzie. Dumny jestem z dzisiejszej uroczystości, że Małopolska Policja obchodziła święto właśnie w Oświęcimiu. Razem z panem starostą umówiliśmy się, jeśli będzie możliwość zorganizowania tego święta w Oświęcimiu, to zorganizujemy na wysokim poziomie. Tak też było dzisiaj. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy w dniu dzisiejszym obdarować Komendę Powiatową Policji tym prezentem w postaci czeku. Już nie wspominając, że niedawno oddaliśmy do użytku nowy parking i całą drogę przed Komendą Powiatową Policji, też z tytułu dzisiejszego święta. Chciałbym również podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu, że przyjął nasze zaproszenie. Odwdzięczamy się jak zwykle wyremontowanym przez miasto placem przed Oświęcimskim Centrum Kultury i oczywiście fantastyczną pogodą. Także jeszcze raz dziękuję, że możemy razem z Małopolską Policją świętować na terenie powiatu oświęcimskiego.